Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Mediateki. Spotykamy się w ramach Tygodnia Bibliotek, w tym roku obchodzonym pod hasłem Zasmakuj w bibliotece. W dosyć specyficznych warunkach. Przyzwyczajeni byliśmy do tej pory spotykać się z naszymi gośćmi face to face. Niestety sytuacja, jaka nas zastała, powoduje to, że spotykamy się z Państwem w nieco innych okolicznościach. Rozsmakujemy Państwa w różnych gatunkach literackich, literaturze dziecięcej, literaturze dla dorosłych, literaturze czeskiej, a także proponujemy zasmakować w czasopismach. Dzisiaj skupimy się na różnych smakach muzycznych. Postaramy się Państwa rozsmakować dzisiaj w muzyce, ponieważ nie od dziś wiadomo, że muzyka jest lekarstwem dla duszy, muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka pozwala nam się zrelaksować, odpocząć. Trudno nam jest wyobrazić sobie różnego rodzaju uroczystości właśnie bez muzyki. Ale także muzyka potrafi być niezłą przyprawą. Proszę Państwa, na stoliczku kilka elementów. Cóż to takiego? Owoc. Czy Państwo wiecie, że nawet różnego rodzaju potrawy potrafią być połączone z różnymi gatunkami muzycznymi? Jak myślicie, owoc? Z jakim gatunkiem możemy połączyć owoc? Czy z jakim gatunkiem, czy z jakim instrumentem? Najlepiej współgra nam z fortepianem. Jeżeli chwycimy za słone przekąski, chipsy, czy jakieś takie różnego rodzaju malutkie, drobne przekąski solone, możemy powiedzieć, że nadają się one do muzyki ostrej, muzyki rock'n'rollowej, hip-hopowej. Smaczny element, po drugiej stronie czekolada, to także zagadka. Najczęściej właśnie czekolada pomaga nam się zrelaksować przy muzyce jazzowej. No i na koniec oczywiście pusta lampka wina, bo jesteśmy w pracy, ale wino świetnie współgra z muzyką klasyczną. I uwaga, podpowiedź, wino czerwone najlepiej pasuje do Czajkowskiego. Spróbujemy Państwa rozsmakować w tych różnych gatunkach muzycznych i pokazać to, co udało nam się zakupić dla Państwa, te zbiory, które czekają na Was po otwarciu, po pandemii. Zaczniemy może od takiej mocniejszej, ostrzejszej muzyki do chipsów. Mamy nową płytę Pearl Jamu, Gigaton, i płytę grupy Nightwish. Pierwsi w tym roku świętują jubileusz 30-lecia działalności i z tej okazji wydali 11 album Gigaton. Natomiast Nightwishe pokazali nam jak zwykle swoje takie tradycyjne fińskie oblicze muzyki, trochę ostrzejszej, dwupłytowy album, który także zbiera pochwały i uznania swoich wielbicieli. Na rynku polskim możemy Państwu zaproponować smaczną muzykę chociażby Sosnowskiego czy pana Rojka Kundel. Rojek znany jako założyciel czy frontman grupy Meslowitz czy Leny Valentino. Po 6 latach pokazuje nam swoją nową płytę i zacytuję Państwu wypowiedź, jak i dlaczego mówi, że taki tytuł nadał swojej płycie. Otóż mówi, że dlaczego Kundel? Ponieważ Kundel to dla mnie ktoś pozornie mało ciekawy, z ukrytym skarbem wewnątrz. Często wydaje się, jakby prowadził szare i mało interesujące życie. Specjalnie nie błyszczy i ma widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, niż być dla siebie obcym. Kundel budzi tęsknotę za prostym życiem, docenianiem tego, co się ma i akceptuje siebie takim, jakim się jest, bezwstydnie i odważnie. Z kolei chciałam też Państwu zwrócić uwagę na artystę Sosnowskiego, Tylko się nie denerwuj, taka jest jego nowa płyta. Bardzo charakterystyczny muzyk młodego pokolenia, z bardzo ciekawą barwą głosu. Często jest porównywany ten artysta do Toma Waitsa, na przykład, czy do Joe Cockera. Jeżeli śledziliście Państwo, śledzicie The Voice of Poland,
to polecam Państwu płytę Doroty Osińskiej. Jest to finalistka drugiej edycji Voice of Poland. Przegrała finałowe starcie z Natalią Sikorą. Jest to taka jej bardzo intymna, bardzo autorska płyta pod tytułem Cześć to ja. Piątki spokojne, bardzo ballady w stylu trochę folkowym, trochę z muzyką country. Jej autorstwa polecam na troszeczkę na wyciszenie i nieco takie po ostrych brzmieniach na przykład Pearl Jamu czy Nightwisha dobrze się zrelaksować i trochę uspokoić ciśnienie i bicie serca. Także znani, myślę, tej młodszej publiczności grupa 5 Seconds of Summer, nowa płyta Calm. Troszeczkę dla wielbicieli muzyki country polecam tak, trio Snashville, Lady Atumbelum. Płyta nazywa się Gold. Są to laureaci wielu nagród Grammy i także w kategorii właśnie muzyki country. Dla pod czekoladę, proszę Państwa, dla jazzu mamy Przemka Dyjakowskiego razem z grupą Take It Easy, Ach, to był szał. Jest to płyta w oparciu o kompozycję wybitnego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, jego utwory. Jest to artysta, który znany jest z komponowania piosenek, ale także muzyki do wielu filmów i seriali. Tutaj w takiej troszeczkę nietypowej formie te utwory się pojawiły, świetnie zaaranżowane i fajnie zaśpiewane przez panią Joannę Gnider. No oczywiście w tych muzycznych naszych smakach pojawią się też różnego rodzaju składanki, najnowsze, świeże hity, które na Państwa tutaj oczekują w tej formie, która ukazuje się na rynku, czyli pod tytułem Fresh Hits, czy Best of Pop, czy hity na czasie, wiosna. Myślę, że się Państwo jeszcze na wiosnę załapią. Jak otworzymy, tego typu płytki tutaj mamy. Też kilka propozycji filmowych dla Was w oparciu o oczywiście adaptacje filmowe. Mamy Słońce też jest gwiazdą. Bardzo mamy ulica, gdyby ulica Bale umiała mówić, z artystką, z aktorką, która zdobyła Oscara za drugoplanową rolę kobiecą, Regina King. Jeżeli Państwo nie widzieliście, oczywiście Pewnego razu w Hollywood, czy biograficzna opowieść o Tolkienie. Dla dzieci nowe propozycje, też adaptacja kultowych książek dla dzieci. Mamy Basię, czyli w oparciu o książki pani Staneckiej i pani Olejak z ilustracjami. Film oparty właściwie też na ilustracjach tej zwariowanej małej bohaterki. I także, słuchajcie, hit chyba Kacper Jada. To z kolei książki, filmowa adaptacja, filmowanie książek Grzegorza Kazdepkę w słynnej serii o Kacperze, pełna humoru, bardzo familijna, taka rodzinna opowieść składająca się z kilkunastu odcinków. To dla tych najmłodszych naszych widzów. Muzyka pomaga także łagodzić ból. Tutaj świetnie pomagają w tym panowie Mozart i Bach. Pomaga także kontrolować naszą wagę, gdyż jak się okazuje, jeżeli zafundujemy sobie do jedzenia, do posiłku jakąś taką subtelną, delikatną muzykę, wtedy możemy nieco ograniczyć swoje spożycie posiłku. Czujemy się wtedy bardziej syci. Może także łagodzić ból, tutaj również dużą rolę odgrywa muzyka klasyczna, a także poprawiać naszą odporność. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale słuchając na przykład 15 minut dziennie muzyki, możemy ją sobie znacząco podnieść. Możemy się także dosmakować na przykład muzyką z musicali, przy pięknych światowych hitów. Możemy przygotować sobie smaczne popołudnie albo kolację dla dwojga, właśnie z lampką czerwonego wina, posłuchać pięknych utworów muzyki klasycznej. Jeżeli lubimy sushi, proszę bardzo,
możemy zasmakować muzyce relaksacyjnej, muzyce medytacyjnej. I taka perełka w naszych zbiorach, proszę Państwa, jakbyśmy wiedzieli, że będzie takie hasło Tygodnia Bibliotek, Muzyczne Smaki Świata. Co jest ciekawe, mało tego, że płyta to zbiór kilkunastu piosenek z różnych części świata, różnych kontynentów, w różnych gatunkach, to także ta płyta zawiera w postaci takiej wkładki suplement kulinarny. Jest to nic innego, proszę Państwa, jak mały przepis. Małe przepisy do każdej piosenki można świetnie posłuchać muzyki, ale także ugotować coś ciekawego z różnych stron świata. Proszę Państwa, no licząc na to, że niedługo otworzymy nasze podwoje, będziecie mogli Państwo skorzystać z tych wszystkich muzycznych smaków, doprawić swoje potrawy cząstką jakiejś fajnej muzyki, to puentując chciałam przeczytać takie zdanie, które wygłosił profesor Spencer z Uniwersytetu w Oksfordzie, który twierdzi, że kilka kropel opery, szczypta flamenco czy nawet łyżka niemieckiego techno do kiełbasy z grilla mogą poprawić wrażenia smakowe. Życząc Państwu wielu smacznych kawałków muzycznych, zapraszam do mediateki, zapraszam do biblioteki po wiele smacznych kawałków literackich, muzycznych. Zapraszam, dziękuję za uwagę.